Dobra, witam serdecznie. Jacek, jak Filip z tej strony, jesteśmy na ekranie mojego telefonu i teraz będziemy sobie ściągać aplikację mobilną, platformę mobilną MetaTrader 4. Żeby to zrobić, musimy przejść akurat w wypadku iPhone'a w Apple Store. I oczywiście wyszukujemy sobie MetaTrader 4. Otwieramy. W sensie, najpierw pobieramy, później instalujemy. Później, oczywiście, otwieramy tą aplikację. Przechodzimy tutaj w ustawienia, chociaż na początku, jeżeli po raz pierwszy ją instalujesz, to po prostu wyskoczy to Tobie nowy rachunek i będziesz musiał wybrać, czy rozpocznij bez rejestracji. Nowy rachunek otwierasz, czy rachunek demo otwierasz, czy zaloguj się do istniejącego rachunku. Ja wybieram opcję zaloguj się do istniejącego rachunku, bo będziemy się logować do rachunku z TickMilla. Dobra, tutaj gdzie jest ta lubka, wprowadź nazwę firmy lub serwera. Oczywiście to klikamy i wpisujemy TickMill. Po rejestracji swojego konta i po założeniu tam konta nowego rachunku na Tickmillu dostaliśmy maila. Ja tego maila pokazywałem we wcześniej w jednym z wcześniejszych wideo, jak to wygląda i tam mamy numer konta MetaTrader 4, hasło do MetaTrader 4 i również serwer. Nie wiem, jaki serwer masz Ty. Ja miałem ten serwer Tickmill UK Live03, który jest na samym dole i ten też wybieram. Teraz muszę wprowadzić login. Którym jest też numer konta zresztą, także wprowadzamy to. I wprowadzamy hasło, które również jest na mailu. I klikamy zaloguj się. Ważne wpisujemy hasło, to jest w mailu hasło inwestora tylko do odczytu. To jest mega istotne, także tym hasłem się tutaj logujemy. Login to jest po prostu numer konta i tak jak macie na samym dole notowania wykres trade, historia. Tak możemy sobie zobaczyć historię, która była. Możemy sobie na, samym, na, samym, na samej górze dzień, tydzień bądź miesiąc. U mnie na tygodniu już opie wszystkie dni, bo tak jak widzisz, wszystkie transakcje, które przeprowadził bot, zaczął je od 6.02. Także tydzień się w zupełności łapie. Jak widzisz zysk, zysk z tygodnia to jest 206 zł, bo jest to konto w polskich złotych, a jak weźmiemy sobie na samym dole obok his, historii po lewej stronie na trade, to zobaczymy trady, które są obecnie otwarte przez bota i ich wartość. Jak to wygląda na, na chwilę obecną. I tutaj wszystkie trady, które bot będzie otwierał, też będziesz miał możliwość doglądania ich, ale nie będziesz mógł oglądać Przepraszam, nie będziesz mógł otwierać sam nowych pozycji, ponieważ zalogowałeś się hasłem tylko do odczytu, ale masz dostęp do tego, co się dzieje na Twoim rachunku i możesz to sobie po prostu śledzić. Tutaj, jak widzisz, jest 5 pozycji, które były zamknięte ze stratą. To są jedyne pozycje zamknięte ze stratą przez bota od samego początku. Także tak to wygląda. Tyle, jeżeli chodzi o to nagranie, zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli dało to Tobie jakąkolwiek wartość. Jeżeli chcesz być na bieżąco z zarabianiem online, koniecznie kliknij dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia z nowym wideo dotyczącym właśnie zarabiania online, kryptowalut czy tego typu rzeczy. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, masz jakiekolwiek pytanie, pod spodem jest link do mojego Facebooka, jak i również mail, śmiało możesz napisać. Mniej pracy, więcej pieniędzy. Cześć.